Witam Państwa, ja nazywam się Marcin Kawalerowicz i przyszedłem tutaj, żeby opowiedzieć Wam o najnudniejszym zawodzie świata. Przynajmniej według Hollywood. Ale czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jaki jest, co to jest najnudniejszy zawód świata? Może jest to księgowy? A może sprzątaczka? A może jednak jakiś urzędnik w banku? A może kurier przynoszący przesyłki? Jak myślicie? No nie. Przynajmniej nie według Hollywood. Według Hollywood księgowy to bardzo ciekawy zawód. Na tyle ciekawy, że głównym bohaterem filmu Skazani na Szoszong, jednego z najlepszych filmów Hollywood, jest księgowy. A internetowa baza danych filmów zwraca 197 postaci księgowych w różnego rodzaju filmach. No dobrze, a ja sprzątaczka? Sprzątaczka jest na tyle ciekawym zawodem, żeby poświęcić mu 77 filmów różnego rodzaju. Trochę sprzątaczką, trochę nianią był nieodżałowany Robin Williams w filmie Pani Doubtfire. A co z urzędnikiem bankowym? No a może rekiny finansjery, bankierzy inwestycyjni w filmie Wall Street, grani przez Michaela Douglasa i Charlie'ego Sheena. A kurier? Kurierem był główny bohater filmu Castaway poza światem, grany przez Toma Hanksa. A policjanci i złodzieje, kowboje i artyści, tak a propos 200, to jest maksymalna liczba trafień zwracanych przez internetową bazę danych filmów. Podobnie jest ze sportowcami, pilotami i lekarzami. No dobrze, może doktor No nie był lekarzem, ale jakimś tam doktorem był. No a jeżeli popatrzymy na prawników, 199, dziennikarzy, 198, strażacy, 200, detektywi, 200, magicy, 74, cyrkowcy, 111. No dobrze, La Strada może nie jest hollywoodzka, ale na pewno na temat cyrkowców. No to jaki jest najnudniejszy zawód świata według Hollywood, jak myślicie? No proszę Państwa, najnudniejszym zawodem świata według Hollywood jest programista komputerowy. Internetowa baza danych filmów zwraca trzy trafienia tego typu. Dobrze, powiecie, może w różnego rodzaju filmach znajdziemy postaci hakerów włamujących się do systemów w Jurassic Park, tak jak na załączonym obrazku, ale są to najczęściej tylko postaci stanowiące tło dla jakichś o wiele ważniejszych postaci typu wojownik, ninja, kucharz albo inny zbawca ludzkości. Ale programista z pewnością jest jednym z najnudniejszych zawodów świata według Hollywood. Proszę Państwa, ja jestem programistą i od 10 lat tworzę oprogramowanie. I przyszedłem się tutaj do Państwa, żeby udowodnić Wam, że Hollywood się myli. Mimo tego, że faktycznie większość mojego dnia spędzam w znanej pewnie Państwu pozycji odwróconej ewolucji, zgarbiony nad klawiaturą komputera i wpatrzony w ekran, no i w takiej pozycji właśnie złapała kiedyś mnie moja w tej chwili 5-letnia córka Zosia. I przyszła i zapytała: tato, a mama uczy dzieci liczyć, a ty co robisz? Oderwałem ręce od klawiatury, zrzuciłem środowisko programowania i pocztę elektroniczną do paska, odwróciłem się do Zosi i powiedziałem: wiesz Zosiu, no tak. Kolejny Mission Impossible od mojej żony, nauczycielki matematyki. Ona po prostu uczy dzieci liczyć w szkole. A jak ja mam opowiedzieć 5-letniej dziewczynce, co ja robię, co robi programista? Zebrałem się w sobie i powiedziałem: wiesz Zosiu, ja rozmawiam z różnymi ludźmi i uczę komputery robić to, co oni ode mnie chcą. Rozmawiasz i uczysz komputery? Zdziwiła się Zosia. Próbowałem jeszcze raz. Tak, Zosiu, rozmawiam, ci ludzie mówią mi, co chcieliby od komputerów, a ja uczę komputer robić to, co oni ode mnie chcieli. Aha, no myślę, że udało mi się wtedy. Przez chwilę napawałem się tą parafrazą mojego zawodu, ale po chwili dotarło do mnie coś bardzo ważnego. Rozmawiam i uczę komputery. Tak właściwie to po 10 latach w branży, to czy ja w ogóle jeszcze coś programuję, czy cały czas wiszę na telefonie, uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach, omawiając szczegóły implementacyjne z klientami.
Rozmawiam z moimi programistami, by przekazać im zapotrzebowania, bądź przelewam wszystko na papier w jakimś edytorze tekstów. Czy ja jeszcze cokolwiek programuję, będąc programistą? No otóż, pierwsze symptomy problemów w tym obszarze pojawiły się już dosyć dawno. W 2008 roku, będąc jeszcze na etacie programisty, zainstalowałem sobie program szpiegujący na moim komputerze. Program ten zapisuje statystyki na temat oprogramowania, w którym najczęściej przebywam podczas mojego dnia pracy. I tutaj widzicie statystykę z 2008 roku z jednego tygodnia. Już wtedy większość mojego czasu, bo 9 godzin spędzałem w poczcie elektronicznej. Dopiero na drugim miejscu, bo prawie 7 godzin spędzałem w zintegrowanym środowisku programowania. Później jeszcze tworzyłem różnego rodzaju prezentacje, bądź prezentowałem. Resztę czasu spędzałem w innym oprogramowaniu lub zupełnie poza komputerem. Ostatni tydzień wyglądał nie lepiej. 25% spędziłem komunikując się. Poczta elektroniczna, komunikacja głosowa. Około 30% mojego czasu spędziłem w różnego rodzaju narzędziach, a tylko 10% w środowisku programowania. Podejrzewam, że i tak wtedy przeglądałem kod pisany przez moich programistów, a nie sam tworzyłem. W dziedzinie inżynierii oprogramowania istnieje kilka kanonicznych dzieł. Jednym z nich jest mityczny osobomiesiąc Frederika Brooksa. Przytacza on w nim kilka badań, z których jasno wynika, że przeciętny programista pisze 10 linii kodu dziennie. 10 linii kodu. To dla początkującego adepta sztuki może być dosyć szokująca liczba. I być może różni się ona trochę, jeżeli mam w przypadku projektu, nowego projektu, który rozpoczynamy, typu Greenfield, czyli mamy taką zieloną łączkę, którą możemy zaorać naszym kodem, piszemy być może więcej tych linii. Ale jeżeli mamy projekt typu Brownfield, czyli taką mamy brązowe pole zaorane już kodem, prowadzimy projekt, który żyje od dłuższego czasu, to tych linii może być zdecydowanie mniej. Ale co dzieje się w czasie, kiedy przeciętny inżynier oprogramowania nie tworzy kodu źródłowego? No więc powoli staje się on wdrożeniowcem, specjalistą od instalacji swojego oprogramowania, od rozmów z klientem na temat nowych funkcjonalności, od wprowadzania poprawek w tym oprogramowaniu, od wypuszczania nowych wersji i tak dalej. Staje się wdrożeniowcem. Ja pamiętam, jak dziś moje pierwsze wdrożenie. Była to aplikacja webowa. Instalacja musiała zostać przeprowadzona na serwerze u klienta. Późna jesień, gdzieś tam w górach Szwajcarii, a warunki dosyć, bardzo partyzanckie, jak na szwajcarski bank, bo ja z USB stickiem przenoszę skompilowane na moim laptopie oprogramowanie do serwerowni klienta i fizycznie wgrywam je na jeden z serwerów tam stojący. Uruchamiam, nie działa. Co się dzieje? Zdenerwowany wracam do mojego laptopa, szukam błędu, poprawiam, wgrywam na sticka, biegnę z powrotem do serwerowni. Serwerowni panuje dosyć arktyczna atmosfera, bo nie wiem, czy wiecie, serwery muszą mieć bardzo niską temperaturę. Wgrywam to oprogramowanie, jest lepiej, ale nie idealnie. No więc wracam z powrotem do mojego laptopa. Na zewnątrz jest cieplutko, żeby zagłuszyć tą jesienną słotę na zewnątrz. No i kolejne kilka godzin spędzam właśnie kursując pomiędzy tam i z powrotem. I w końcu udaje mi się, stwierdzam, zachrypnięty. A następny dzień mam już wysoką gorączkę, a kolejny tydzień spędzam gdzieś w łóżku przeziębiony. To był punkt zwrotny w mojej karierze. Zrozumiałem wtedy, że żeby być najlepszym w tej branży, nie można być tylko i wyłącznie kowbojem klawiatury. Potrzebne jest coś więcej. Potrzebne jest coś, co pozwoli uniknąć konieczności naklejania na nasze oprogramowanie naklejki works on my machine, czyli działa, u mnie działa. To jest dosyć częsty problem w naszej branży, gdzie oprogramowanie ze względu na różnego rodzaju zależności
sprzętowe lub programowe działa na komputerze programisty, ale nie działa bądź działa błędnie na u klienta. Jak nie trudno sobie wyobrazić, jest to zdecydowanie niepożądane i tak być nie może. W związku z tym zabrałem się ostro do pracy. Zautomatyzowałem całe środowisko budowy naszego oprogramowania. Wprowadziłem zasady automatycznego testowania, analizy, statycznej analizy kodu i tak dalej, i tak dalej. I mniej więcej, nawet napisałem na ten temat książkę i mniej więcej w tym czasie dowiedziałem się, że właściwie to ja już nie jestem programistą, jestem DevOpsem. Mniej więcej wtedy ukuto ten nowy termin oznaczający po trosze, to jest skrót od dev, czyli development, czyli programowanie, i ops, czyli operations, czyli wszystko związane z IT, serwery, ale i nie tylko, kontakty z klientem. Niektórzy dołączają do tego jeszcze aspekty związane z kontrolą jakości, czyli bardzo szeroko pojęte testy. No dobrze, pomyślałem, nie jestem sam. Inni też dostrzegli tego typu problemy. No i zacząłem pracować nad moimi umiejętnościami miękkimi. W naszej branży, tak jak w innych, dzielimy umiejętności na te twarde, czyli u nas związane z programowaniem, językami programowania, strukturami danych, semaforami, kolejkami itd., itd. i miękkie, czyli te związane z dyskusją, mediacją, rozmowami z klientem, ustalaniem zapotrzebowania, dbaniem o to, żeby to zapotrzebowanie nie zmieniało się zbyt często, co może prowadzić do konfliktów w projekcie, a projekt musi trwać i musi dążyć do sukcesu. Coraz więcej obcowałem z ludźmi, których, jak wiecie, czasami ciężko jest zrozumieć ludzi. Ja komputery rozumiem od podszewki, od poziomu tranzystora budującego bramkę logiczną i to daje mi pewnego rodzaju pewność, a praca z ludźmi jest przygodą samą w sobie. Tak jak widzicie, dla mnie bycie programistą wcale nie jest nudnym zawodem. Jest raczej pasmem wyzwań i przygód, jak z najlepszego hollywoodzkiego filmu. Teraz, po 10 latach w zawodzie, prowadząc firmę programistyczną tutaj w Opolu, myślę, że wiem, co tworzy świetnego programistę. Wbrew pozorom, nie jest to tylko umysł jak żyleta, miłość do komputerów i zamiłowanie do algorytmiki. To też jest potrzebne. Ale żeby wznieść się na wyżyny tego zawodu, trzeba uświadomić sobie też, że tak w świecie komputerów, jak w codziennym życiu, to człowiek jest najważniejszy. Dziękuję bardzo.